No jest akcja, to co lubimy najbardziej. Janek już ciągnik wygasił, poprasował. No, delikatnie. To delikatnie, nie delikatnie, bo poszło tak wszystko tak, jak powinno pójść. Witam cię, Janku. Ciągnik Arbos 530, czyli największy z serii 5000. I w ogóle największy dostępny ciągnik, tak? 130 koni. Dokładnie. Na silniku Dosana. Ale już nie o szczegółach, nie o ciągniku, bo akcja prasowanie. Przejdziemy do tego, co mamy z tyłu, a mianowicie prasa. Irlandzki producent McHale. Tak jest, model V6750. Bardzo popularny model, Janek. Oj, mi się wydaje, że chyba najbardziej popularny obecnie model na rynku. Tutaj trochę nietypowej konfiguracji, jeżeli możemy pokazać. Co tu takiego nietypowego? Jakbyśmy zerknęli trochę do góry, to widzimy, że mamy jeden pas, a nie jak standard, gdzie są trzy pasy. Czyli już zdradziłeś, że jest to prasa pasowa. Aj, tak. Ale to chyba każdy, kto zobaczy od razu je, to widzi, że to jest... Oczywiście, po kształcie, gabarycie maszyny. Dokładnie. Prasa pasowa, zmiennokomorowa. Zakres formowania beli od powiedzmy 90 do aż do 168 cm. Są większe też? Oczywiście, że są większe, ale wtedy to już nie jest tak, jak tutaj mamy napisane V6750, okay. Tylko V8950. Okay. I w tym momencie mamy komorę do 180 tam z małym haczy. Czyli blisko 190. Blisko bliżej 190. 190 cm. I jest to tak naprawdę prasa, która jest, jak tutaj na przykład masz z jednym pasem, tutaj była robiona kiszonka, tak w przypadku prasy tej większej, no to ona widać, że przeważnie jak klient ją kupuje, no to jest stricte słoma. Słoma, no bo już wielkość średnica tego balotu formowana z materiału zielonego, czyli ciężkiego, wodnitego, no te gabaryty, ta masa tego przekraczałyby możliwości nawet przeładunkowe. Aczkolwiek też trzeba pamiętać, że w przypadku formowania beli, to też trzeba wiedzieć, że każda bela w danej wielkości będzie miała swoją masę, czyli też trzeba wiedzieć, czym ją zwieść po prostu. No to, bo to nie jest takie proste, jakby się wydawało. Ale Janko, wracając, co tutaj wracajmy robiliśmy. Wracajmy do pracy od samego początku. Pokażmy, co tu jest istotnego w prasie, albo jakie są ciekawe, nowoczesne rozwiązania. A co ty już tam kręcisz, Janek? Przede wszystkim mamy otwartą... Zabór bezpieczeństwa, tak? I to jest zabór po prostu bezpieczeństwa, żeby zablokować, żeby komora nam jakby głowy nie urwała. Nie opadła na głowę, nie? Ale to jest mega, mega istotne. Tak, bo wiem, że będziemy tam podchodzić z tyłu, więc dlatego zauważyłem odruchowo już to, już to zrobiłem. A rzeczą naturalną jest, że musimy czasem wejść, bo zdarza się, że coś się z pasem zadzieje, czy coś się z walcem zadzieje. Czy coś się z nożem zadzieje, tak. więc lepiej zawsze przezorny, ubezpieczony, wiadomo, komora tylna tutaj od część tylna nie waży mało, więc jest na pewno warto uważać. Taka przestroga na przyszłość. Dokładnie. Zaczynając od samego początku w prasie. Od jednego z najbardziej istotnych elementów, czyli od podbieracza. Jego konstrukcja, jego budowa, co się zmieniło w stosunku do konstrukcji, dawnych konstrukcji podbieraczy z maszyny. Co się zmieniło? Nawet tutaj to się zmieniło właśnie lat poprzednich. Przede wszystkim rotor został trochę wypchnięty do przodu. Zmieniły się ślimaki, tutaj są bardziej tak, że mniej narażone na zatkanie. Okay. Coś się nie zmieniło i co jest, jakby to powiedzieć, stałe w wypadku jakby prasy McHale, to jest podbieracz krzywkowy, pięciorzędowy, czyli pięć rzędów palców, przeważnie gdzieś tam są cztery zawsze, tu jest pięć, zmniejszona prędkość jakby obrotowa, czyli, ale jakby szybkość podbierania jest prawie taka sama. Czyli ale nie działamy aż tak agresywnie tak na jest. Ten użytek zielony i na tą masę zbieraną. Nie? No i druga sprawa, też nie obciążamy aż tak bardzo maszyny, wiadomo, krzywka mniej się ten. Okay. Także dla użytkowników warto powiedzieć, że pamiętajcie, dbajcie o swoje krzywki i sprawdzajcie ślizgi na nich, żeby raz do roku tam zajrzeć chociażby, czy już trzeba wymienić ślizg, bo lepiej zachować prewencję niż potem leczyć rany. Od samego początku patrząc, rolka dociskowa. Tak. Bo ona ma też kilka swoich funkcji. Oczywiście. Ale tutaj zobacz, że nawet jest rolka dociskowa z delikatnym deflektorem nad nią. Ma ona za zadanie delikatnie rozprowadzać materiał. Czyli ma poprzecznie rozprowadzać, dokładnie, żeby ten balot przez to, był że ona się kształtny. Kręci, to każdy materiał, który nam
będzie wypadał tutaj, będzie odbijał się i rolka, zobacz, że to nie jest zwykła rolka, to jest no, jakby zwykła rolka, tylko że ona ma elementy wypukłe i w momencie, kiedy jakiś materiał będzie chciał się odbić od podbieracza, to ona tym, że ona się obraca samoczynnie, będzie ten materiał odbijała z powrotem na podbieracz. I dalej deflektor będzie to przytrzymał, czyli dzięki takiemu zastosowaniu, takiego układu możemy zwiększyć prędkość pracy. Okay. Po prostu nie boimy się, że przy danej prędkości ten będą nam wypadały rzeczy. Zwłaszcza wydaje mi się przy tej dużej ilości masy jakby, nawet może nie ciężkiego, ale wizualnie dużej ilości, czyli takiego napstroszonego, pierzastego, tak jak sucha słoma, nie? Że nie będzie nam tego materiału też odbijało, ona będzie częściowo, ten materiał będzie częściowo przygniatany, a tym samym możemy pracować przy większych prędkościach, a tym samym zwiększać wydajność całej maszyny. Nie? Dalej, to już sobie wspomnieliśmy, mamy podbierać pięciokrzywkowy, oczywiście jak jest większa ilość... Pięciorzędowy palcowy. Pięć rzędów tych palców, mamy większą ilość palców, to też jednostkowe zużycie tych palców jest zdecydowanie mniejsze, aniżeli przy podbieraczu czterorzędowym, nie? Kolejną rzeczą, jaką by tutaj patrzeć, jeżeli chodzi, no widać, że robiliśmy kiszonki, 15 noży w standardzie, jest możliwość w wersji 25 noży z dzieloną belką nożową. Noże mają zabezpieczenie. Hydrauliczne, tak, to tutaj wspominasz. Na czym to polega? To polega na tym, że cała lista nożowa jest zabezpieczona na akumulatorze hydraulicznym. Moim zdaniem fajne jest to rozwiązanie, bo przede wszystkim mamy stałe ciśnienie, czyli lista nam się chowa, momentalnie wraca. Okay. Druga rzecz, nie mamy nierównego cięcia, co jest bardzo ważne, bo wiadomo, Makel, irlandzki producent, duże trawy, dużo bydła. Obfite użytki zielonki, dlatego tutaj cięcie jest jakby kluczowe i najważniejsze, więc w tym momencie, kiedy noże mamy wypuszczone, no wiadomo, jeżeli byśmy mieli zabezpieczenie sprężynowe, to trzeba bardzo często sprawdzać, czy te sprężyny... Ta jakość tych sprężyn jest okej. Bo wiadomo, że wtedy jedna się podda szybciej, druga wolniej i no jest nierówność cięcia. W przypadku tutaj tego, no mamy to, że cała listwa nożowa się chowa, oczywiście też pamiętajmy o ostrzeniu noży, bo to też jest bardzo ważne, żeby nóż był odpowiednio naostrzony, żeby on swoje właściwości cięcia też miał. Wiadoma sprawa, wtedy jak dbamy o naostrzenie, o jakość tych wszystkich podzespołów, no i to też zapotrzebowanie mocy automatycznie jest niższe. Ale oczywiście. Bo też maszyna nie pracuje przez siłę, jak ja to mówię, czyli nie jesteśmy narażeni na duży pobór mocy, a tym samym ta praca jest zdecydowanie bardziej ekonomiczna. Oczywiście. Więc innym słowem dbajmy o maszyny. Kolejną rzeczą, tutaj akurat widać, że mamy rolkę zapasową, bo nadal rolka jest jakby główna. Tutaj maxi cover firmy Kotezi, dostępna u nas w sklepie w sklepie internetowym, ale co jest fajne, to jest system wiązania, jakby cały aparat wiążący, podający siatkę i napinający. Jest on bardzo prosty. Przede wszystkim, jak zauważysz, nie mamy żadnej roleczki tutaj. No właśnie. Ona jakby wpada w takie gniazdo. Gniazdo i tam się wtedy kręci, jakby to powiedzieć, ta siatka, żeby ją zabezpieczyć, wystarczy dosłownie przez jedną rurkę przerzucić. Czyli ta wymiana jest zdecydowanie łatwiejsza. I co jest ważne, napinacz od siatki jest też hydrauliczny. Jest hydrauliczny, dokładnie, czyli nie mamy żadnego tutaj. No i przeszliśmy, mamy zabezpieczone, mamy zabezpieczone tutaj komorę, więc nic nam na głowę nie spadnie. Można zobaczyć, że jeżeli chodzi o napęd, to dwa wałki napędowe są. Komorę mamy w oparciu o jeden pas, czyli jest to też rozwiązanie takie dość nowoczesne. Ale są i rozwiązania nadal dostępne z większą ilością pasów. Tak, jeżeli chodzi o firmę Makel, to tak naprawdę mamy dwie opcje. Jeżeli chodzi o prasy zmiennokomorowe pasowe, jest to, można powiedzieć, standard, w jakim sprzedajemy zawsze, to są trzy pasy bezkońcowe, czyli bez spinek, bez wymiany tam. Czyli to też ma wpływ na łatwość jakby eksploatacji, łatwość można tak powiedzieć, nie? Bo tak. Nie poświęcamy tam nadmiernego jakby czasu. Aczkolwiek trzeba zadbać o pasy, bo na przykład widzimy, tutaj mamy jeden pas, na pewno poszedł jakiś kamyszek delikatnie i dlatego będzie trzeba to zawulkanizować i
jakby dbać o to, żeby pas się nie rozdarł, bo w tym momencie pas bezkońcowy no, jest naprawdę, potrafi utrzymać dużą ilość kulek. Reasumując, prasy nie tylko pasowe, jeśli chodzi o McHale'a, ale również stałokomorowe, walcowe, dostępne w ofercie. I również ścielarki, chwytaki do bel oraz wszystkie maszyny zielonkowe. Okej. Okay.